Więc słuchajcie, jak mi się zadnie płyta, to ktoś mi powie, dobra? Dobra? Okay. Tu mam taką podkładkę pod herbatę, co ja mam. Okej. Okay. Ja sobie tutaj napisałem, żeby się przedstawić. Więc się przedstawię. Ja się nazywam Łukasz Skorpiński. No, zgadnijcie, którego roku studentem jestem? Trzeciego. No, to dobrze, to Karol. Nie, pierwszego uzupełniających magisterskich tutaj realizowane na USB, w języku angielskim. Okej, okay, no ja mam tylko 10 minut, więcej mi nie dali, więc postaram się opowiedzieć Wam o takim projekcie, który ma wdzięczną nazwę Paletyzacja. Ładne? Ładne. Okej. Ale nikt nie wie, co to znaczy. No. Dobrze się nie odzywać. Kto wie, co to znaczy? Ręce do góry. Nikt? Okej. Okay. No wykładanie. Dobrze, dobrze. W takim razie tak. Paletyzacja jest naszym najnowszym projektem, który jest realizowany od niedawna przez grupę studentów z naszego koła. Chłopaki, ćwiczymy. Wstawać. Właśnie, to jest ta grupa. Ja muszę patrzeć jakiś czas w twarzy. No i okej. Padło takie pytanie, co to w ogóle jest paletyzacja, jaki jest cel tego projektu. Też nikt nie wie, prawda? Nas to jest dziwne, niewiele mówi. No ale tak na pierwszy rzut oka kojarzy się coś z paletami, prawda? Tak. No, palety chyba widzieliście. To jest makro, w Realu, czy w jakichś tam różnych magazynach. No czasami pan Jasiu wyładowuje z ciężarówki wózkiem widłowym palety, prawda? Z jakimiś tam lodówkami, produktami i tak dalej. No to są właśnie palety. No to paletyzacja to jest... projekt paletyzacja polega na stworzeniu takiego algorytmu, który usprawni ładowanie tych palet dużymi opakowaniami. Tak? Żeby zajmowało to jak najmniej palet. To znaczy, jak to wygląda w praktyce. Jest sobie na przykład firma, ona ma jakiś tam magazyn ma jakąś określoną powierzchnię, prawda? No i nie chcemy chyba ładować tych palet tak, żeby zapakować cały magazyn i żeby jeszcze nam zostało trochę miejsca, prawda? Bo to bez sensu, nie? Nie ma to sensu? Nie ma sensu. Okej. Okay. No i właśnie po to tworzymy ten algorytm, żeby to zrobić efektywnie. Tak, no i z tego, co ja się dowiedziałem, to istnieje całkiem niezłe zainteresowanie firm takim algorytmem, no i jak nam to wyjdzie, to może być całkiem ciekawe. Tak. Opowiem w ogóle, jak to się stało, że zaczęliśmy robić taki projekt. Tutaj istnieje taka organizacja, która się nazywa Sądecka Sieć Innowacji i Transferu Wiedzy. Bo nazwa dużo mówi. I przez tą właśnie sieć skontaktowaliśmy się z firmą BCS, która zgłosiła zapotrzebowanie na taki właśnie algorytm. No to za długo się nie zastanawialiśmy. No jeszcze wtedy mieliśmy może trochę mniej projektów do zrobienia. No i została utworzona bardzo szybko grupa ludzi, którzy się tym zajmą. No tak, ale grupa musiała mieć jakiegoś kierownika. No i pan Artur Konradka oczywiście stwierdził, że ja bym się do tego nadawał. To znaczy, właściwie to ja się zgłosiłem do tego, no ale później. Ale no, wszyscy się bali, wiecie, zaprotestować. No nie, nie wiem dlaczego, ja nie jestem jeszcze taki groźny. No i dobra, no jestem na tym miejscu, muszę się z tym wszystkim użerać, można powiedzieć. No, no właśnie, co jeszcze więcej mogę na ten temat powiedzieć? No nic, może teraz o naszej całej ekipie, no już ich widzieliście, bo musieli wstać, prawda? I tak, tak jak tutaj widzicie, w naszej grupie są nie tylko studenci studiów magisterskich, bo właściwie to jesteśmy w mniejszości z Tomkiem, aż taki staruszki, a większość jest ludzi nawet można powiedzieć z pierwszego roku. No niektórzy dopiero zaczynają swoją zabawę z programowaniem tam z C++, tam wskaźniki i tak dalej, prawda? No taka zabawa. No i tak, kompletując tą całą grupę, wcale nie patrzyliśmy na to, czy ludzie ci umieją programować i tak dalej, prawda? To jest bez sensu. Chcieliśmy sprawdzić, kto jest kreatywny, czyli kto ma umiejętność wpadania na ciekawe pomysły i kto potrafi sobie... kto potrafi poważnie potraktować zadania, które będą przed nimi stawione. To znaczy, że nie tak, że ja na przykład powiem, ej stary, zrób coś tam do poniedziałku, prawda? A dobra, dobra, a później się okazuje, że on tam był gdzieś w screenie na imprezie albo coś takiego, prawda? To jest sens. Także właśnie na takich ludzi szukaliśmy, no i ja z perspektywy czasu, pracy tam przez te 2 miesiące z nimi, już mogę powiedzieć, że mi się w tym
sprawdzają to na tej swojej, w tej swojej roli, prawda? Tak, no teraz tak, jeszcze trochę więcej może o teraz o naszym zespole. Czy to jest napisane? Jak podzieliliśmy nasz zespół? Bo na początku podzieliliśmy go na dwie prawie równe połowy, prawda? Czyli tam 4-5 osób. No, tak po 3 spotkaniach ja już stwierdziłem, że to nie ma sensu, no bo kurczę, ciężko było wpaść po prostu, ciężko było dojść do jakiegokolwiek porozumienia, prawda? Tu jest 5 osób, tu jest 5 osób, wszystkie się kłócą. Po prostu szok. Także, dobra, tragedia. No to stwierdziłem, że po co mam się męczyć z 2-5-osobowymi grupami, skoro mogę się męczyć z 2-osobowymi, prawda? 2-osobowymi. No więc podzieliłem ich na grupy 2-osobowe. I to wygląda tak. To oczywiście z tym podziałem też jest związane to, jak się dzielimy pracą, prawda? Czyli ludzie dostają jakieś zadanie, właściwie wszystkie grupy 2-osobowe dostają identyczne zadanie. No i dostają jakiś problem do rozwiązania.